Hejo, dziękuję Wam bardzo za to, że ostatnio wbijacie coraz większe wyświetlenia pod różnymi moimi filmami, szczególnie recenzje podgrzewaczy tytoniu, ale nie tylko. I myślę, że to już jest odpowiedni moment, żeby zacząć całkowicie nową serię na moim kanale, czyli zapowiadaną już jakiś czas temu doświadczenie psychodeliczne. Oto pierwszy odcinek. I bardzo ważna rzecz, ten film absolutnie nie ma na celu zachęcić kogokolwiek do używania nielegalnych substancji psychoaktywnych. W tym konkretnym filmie chcę omówić fenomen śmierci ego, czy jak kto woli rozpuszczenia ego. Jest to efekt, który jest doświadczany po wysokich dawkach psychodelików. I wiele osób raportuje, że całkowicie zmienia spojrzenie na świat, czasem na całe życie. Jednym z problemów jest to zapewne to, że to doświadczenie jest na tyle osobliwe, że ciężko jest go opisać. Ale mimo, że słowa nie są w stanie tego dokładnie wyrazić, spróbuję to chociaż przybliżyć. A więc w momencie, kiedy przybliżasz się do tego stanu, otoczenie zaczyna ożywać. Wszystko, na co patrzysz, czy to rośliny, czy przedmioty nieożywione, zaczynają się jakby z tobą komunikować, wciągać cię do tego świata psychodelii. A w momencie, kiedy ego rozpuści się całkowicie, zanika granica między tobą a otoczeniem. Wszystko jest jednym i tym samym. I ty jesteś tym wszystkim. Jest to równocześnie przerażające, jak i niesamowite. Ale najciekawsze z tego wszystkiego, myślę, jest to, że w momencie powrotu do swojej standardowej, codziennej świadomości jesteśmy przepełnieni spokojem. Strach zamienia się w ład i harmonię. A dezorientacja w zrozumienie. Czujemy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Temu efektowi często współtowarzyszą efekty takie jak pętle myślowe, jedność z całym wszechświatem i połączenie z uniwersalnym źródłem. Zazwyczaj w momencie rozpuszczenia ego również jest poczucie, że czas zniknął, zatrzymał się całkowicie i ustąpił miejsca wieczności. Ten efekt jest szczególnie spotykany na LSD, ponieważ tripy grzybowe raczej mają związek, połączenie z odczuwaniem czasu, różnych wątków historycznych, co było kiedyś, co jest teraz, a co nastąpi później. LSD natomiast w wyższych dawkach zdaje się całkowicie zabierać poczucie czasu. Taką śmierć, czy tam rozpuszczenie ego można przeżyć na wysokich dawkach psychodelików, takich jak LSD-25, psylocybina, meskalina. Na niekoniecznie wysokich, a już średnich dawkach DMT oraz jest to również możliwe w przypadku substancji, które należą do grupy dysocjantów, takie krzałwia wieszcza albo muchomor czerwony. No dobrze, powiedziałem to bardziej od strony zapewne duchowej i psychologicznej, ale jak taką śmierć ego tłumaczy nauka? Otóż jakoś tłumaczy. Na stronie Psychonaut Wiki możemy przeczytać, że śmierć ego to nic innego jak całkowite tłumienie pamięci krótko i długotrwałej, przez co nie możemy przypomnieć sobie wtedy najprostszych faktów życia, nawet takich, kim jesteśmy, kim jest nasza rodzina, przyjaciele, no i jak wiadomo, towarzyszy także temu zatrzymanie czasu, bo jeżeli tłumiona jest pamięć krótko i długotrwała, to nie wiemy, jaka godzina była godzinę temu, a jaka jest teraz, bo jest tylko teraz. Przecież nie wiemy nawet, że istnieje coś takiego jak zegar i czas. No ale dobra, skoro nakreśliłem już, na czym polega to słynne psychodeliczne samounicestwienie, to może teraz warto na koniec jeszcze dotknąć jakiegoś wątku pobocznego. No i wątkiem pobocznym w tym przypadku będzie tak zwane zastąpienie ego, czyli efekt, o którym bardzo mało ludzi słyszało, ale który jest możliwy, o czym jakiś czas temu przekonałem się na grzybach psylocybinowych we wcale nie tak dużej ilości. Efekt ego replacement, czyli zastąpienie ego, który jest ponoć rzadko spotykany, no ale mi się zdarzyło, polega na tym, że nasza osobowość po części lub całkowicie zostaje w pewnym momencie zastąpiona przez perspektywę oczami innej osoby, może być również postaci fikcyjnej, jakiegoś przedmiotu, jakiegoś zwierzęcia, no czegokolwiek. Jest to takie dość szokujące przeżycie,
No i tutaj też można by powiedzieć, w sposób naukowy można by powiedzieć, że jakieś tam nasze wspomnienia, to o czym myślimy, to czym się interesujemy, może wpłynąć na to, jaką perspektywą zobaczymy rzeczywistość. Z kolei zapewne tacy totalni entuzjaści duchowości różnej maści powiedzą, że może to, że zobaczymy świat oczami innego człowieka, może mieć związek z dokopaniem się do naszego poprzedniego wcielenia. Myślę, że prawda jest pośrodku. Ja na przykład na doświadczeniu psychodelicznym widziałem świat oczami kobiety, około 50-letniej, która żyła kilka wieków temu na jakiejś wyspie, na której mogą sobie przypływać piraci statkami. Było to bardzo niecodzienne i było czuć jedność, wzajemne powiązania między wszystkim. Świat był taki bardziej dziki, pierwotny, nieprzepełniony technologią i tymi sprawami, jak to możemy widzieć w czasach obecnych. No dobra, ale jak to możliwe, że nie taka duża dawka grzybów wywołała coś tak niespotykanego, plus jeszcze bardzo, bardzo silne efekty wizualne? Ano bo właśnie tu mamy do czynienia, zahaczamy już o kolejny fenomen. Bardzo mnie to zdziwiło, ale z tego co czytałem, dam wam źródło w opisie. Istnieje kilka substancji i zaliczają się do nich właśnie psylocybina i DMT, które czasem mają na tyle kapryśne działanie, że potrafią wywołać przy dwa razy mniejszej dawce doświadczenie równie intensywne, co poprzednio przy dwa razy większej. I to wcale nie musi być wcale mocniejsza odmiana grzybów. Tak po prostu jest. Dlaczego? Nie wiadomo. Ten efekt może wystąpić szczególnie często u osób, które mają już poprzednie doświadczenia z psychodelikami. Myślę, że na tym można by zakończyć tą analizę tego zjawiska. Jeśli ma ktoś z Was doświadczenia rozpuszczenia ego, a może zastąpienia ego, możecie podzielić się tym w komentarzu. I tak zapowiem, możliwe, że za jakiś czas będzie też na tematy okołoduchowe trzeci podcast na moim kanale. I ktoś chyba prosił w komentarzach o recenzję podgrzewacza tytoniu Plum X. Myślę, że także znajdę na to czas. Do zobaczenia!